Po raz drugi włączamy się w zbiórkę pieniędzy na rzecz wsparcia, na rzecz budowy hospicjum, a mianowicie, dokładniej mówiąc, na rzecz Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego Betania, które powstanie w naszym mieście przy ulicy Słowackiego. My jako Przemyślanie od roku już próbujemy również z tej idei skorzystać. Młodzież przemyskich szkół i różne inne ośrodki wykonują przez kilka miesięcy kwiaty, które są symbolem nadziei. Jest to żonkil. Żonkile wykonywane są z bibuły i są to kwiaty, które są wręczane w dniu akcji, czyli w dniu pól nadziei darczyńcom. Lwów jest wszędzie i zawsze. Wszędzie, bo nie ma zakątka na naszym globie, do którego by nie dotarli lwowiacy i nie zaznaczyli tam swojej obecności. Zawsze, bo trudno znaleźć takie wydarzenie na świecie, którym lwowiacy nie przynieśli tu Polsce i swojemu miastu. Siada sobie na miękką poduszkę, tylko poduszkę zakłada na nóżkę. Tak jak dziedzic się rozpiera i spogląda, i spodziela, i szmanuje, i się czuje tak jak pan. Panie, wiatr się juj, płyciemy przed siebie, nie spiesząc się, bo czasu mamy. Jesteśmy przy właściwie pierwszym dniu kwestowania. Nie tylko włączają się młodzież, dzieci ze szkół podstawowych, z gimnazjum, szkoły średniej, ale również rodzice są zaangażowani i nauczyciele. Bardzo. Obawialiśmy się, że będzie brakowało wolontariuszy. Okazało się, że jest ich bardzo dużo na jutrzejszy dzień. Myślę, że nie wiem, czy nam identyfikatorów nie zabraknie, bo naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże. Cieszy nas to bardzo. Liczymy tu pieniążki i widzimy, że puszki są pełne. Młodzież, mimo tego, że było chłodno, ale jest bardzo zaangażowana, jest szczęśliwa, że może wziąć udział, że może coś dobrego zrobić. I myślę, że nam starszym daje przykład. Właśnie nasza młodzież przemyska. Wspaniała. Dziękujemy wszystkim. A ja idący wracam. Do początku zapomnienia trzeba długo iść. W twoich oczach szum strumienia, w moich drży jesienny liść. Do początku zapomnienia trzeba długo iść. To są moje drugie przemyskie pola nadziei. Pierwsze były w ubiegłym roku w kwietniu. Bardzo się cieszę, że spotkałem na swojej drodze, że dane mi było spotkać na swojej drodze takich wspaniałych ludzi, i młodszych, i starszych, ale wszyscy młodzi duchem. Przycupnąć cicho na zielonej żerdzi, jak dobrze spotkać ciebie, a na bukowym berdzie. Wtedy, kiedy my dostrzeżemy Jezusa, który jest obecny w nich, to później będziemy także chętnie pomagać, służyć, mając świadomość, że Jezus jest w nich obecny. I On nam też przypomni te słowa, że cokolwiek żeście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mieście uczynili. I my odkrywamy w tych chorych, którzy potrzebują ciągłej opieki, że Pan w nich wołał pomoc po to, żeby się o Niego zatroszczyć i żeby stworzyć jak najlepsze warunki tym, którzy tej pomocy potrzebują. Zostałam między innymi dlatego, żeby sprawiać dobroć innym ludziom, żeby radość czerpali ode mnie.
żeby mogło się na przykład, jak tutaj zbieramy na hospicjum, żeby mogło się coś budować dobrego, żeby, żeby to mogło pomóc ludziom innym. Mają też warto pomagać potrzebującym. Jak ludzie na was reagują? Niektórzy sami podchodzą, a niektórzy omijają nas po prostu. Tym szerokim łukiem. Dziewczynki są wolontariuszkami ze szkolnego koła Caritas. Po raz drugi bierzemy udział w akcji Pola Nadziei. Także no, jesteśmy od samego początku. Jedna z dziewczynek już też po raz drugi uczestniczy w tej akcji. Wolontariat to jest w naszej szkole rzecz, która jest bardzo rozpropagowana, stąd nikt nie pyta, czy trzeba iść. Wiadomo, bierzemy, co trzeba zrobić i no, wszyscy są z tego zadowoleni. Nie oczekujemy podziękowań i myślę, że to jest niesamowita satysfakcja dla dzieci. Stoimy już jakieś 3 godziny, jeszcze nie spotkaliśmy się z jakąś negatywną reakcją ze strony innych ludzi. Każdy w sumie stara się uśmiechać jakoś tak pozytywnie, chcę wrzucić, tam się śmieją, że jeden jest ładniejszy żonki, drugi jest mniej ładniejszy, mogą sobie wymieniać. No mówię, ogólnie ludzie są pozytywnie nastawieni do takich akcji, chętnie wrzucają, raczej nie trzeba ich namawiać, nie trzeba potrząsać kubkami. Can't you see I'm no good?